Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie, jak zawsze w kolejną sobotę, w kolejnym psalmowym słuchowisku. Mamy dzisiaj psalm 97. Proszę, poczytajmy go wspólnie, pomódmy się, otwórzcie sobie Pisma Święte, jeśli je macie, i niech ten tekst do nas mówi, a jest, jak zawsze, oczywiście niezwykły. Brzmi on dzisiaj następująco. Pan króluje. Wesel się Ziemio, radujcie się mnogie wyspy. Obłok i ciemność wokoło niego, sprawiedliwość i prawo podstawą jego tronu. Ogień idzie przed jego obliczem i pożera dokoła jego nieprzyjaciół. Jego błyskawice świat rozświecają, a Ziemia patrzy i drży. Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem władcy wszystkiej Ziemi. Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami. Wszyscy bogowie hołd Mu oddają. Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki Judy z Twoich wyroków o Panie. Tyś bowiem, Panie, wywyższony ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów. Pan miłuje tych, co zła nawidzą. On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników. Światło wschodzi dla sprawiedliwego, i radość dla ludzi prawego serca. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię. Moi drodzy, takie dzisiaj dwie chyba myśli o tym psalmie. Pierwsza związana z pewnego rodzaju, myślę, pomyłką albo takim myśleniem, które czasem chyba nas wszystkich dopada, kiedy szczególnie czytamy Stary Testament. Kiedy się czyta te różne opisy Bożych objawień ze Starego Testamentu, czyli te różne miejsca, gdzie Pan Bóg przychodził na górze choreb, albo na tych miejscach pustynnych u Ezechiela, albo w różnego jakby rodzaju innych takich spektakularnych spotkaniach. Które miał naród wybrany z Panem Bogiem, to bardzo często wydaje się, że one były takie nadnaturalnie niezwykłe, że się bardzo dużo działo takich też groźnych i strasznych rzeczy. Mamy tutaj przecież w tym psalmie trochę opis tego, to jest taki zbiór obłoki i ciemności, i ogień, i błyskawice, i topniejące góry, i krzyczące niebiosa, i ludzie, którzy się zawstydzają, którzy trzą posągi, a porzucają te posągi itd. itd. Z jednej strony można by sobie pomyśleć, no dobra, yy, to może było kiedyś, potem się trochę zmieniło myślenie o Panu Bogu i już tak nie jest, już Pan Bóg nie jest taki groźny, albo to są może jakieś takie wierzenia ludów pierwotnych, które teraz już żeśmy jakoś tam zobaczyli rozsądnie i tak dalej. Otóż, moi drodzy, tak jak zawsze, myślę, że bardzo warto te wszystkie teksty czytać najpierw, ja nie mówię, że one mają jakby jedyną taką warstwę, ale najpierw w taki sposób głęboko duchowy. Ja kiedy czytam te wszystkie opisy objawiającego się Pana Boga, to ja mam wrażenie, że ja to wszystko znam z życia. I nie chodzi mi o to, że Pan Bóg mi się pokazuje w jakiejś tam chmurze i w ciemnościach, albo że jakieś ognie wybuchają, czy góry topnieją. Tylko to są bardzo piękne duchowe obrazy tego, co się dzieje, kiedy człowiek naprawdę się do Pana Boga zbliża i mam wrażenie, że my mamy trudność z tymi tekstami. Z tego prostego powodu, że się nie zbliżamy do Pana Boga i On jest dla nas tylko jakimś takim tekstem, jest dla nas jakąś taką opowieścią, no właśnie, sprzed wieków, albo opowieścią teologiczną czy tam kościelną, ale nie jest czymś realnym. Natomiast każdy, kto realnie szuka Pana Boga na modlitwie, kto próbuje zobaczyć Jego działania w swoim życiu, kto rozpoznaje Jego ścieżki, jakby Jego odciski palców, właśnie odciski palców Pana Boga, w naszym życiu to, to to wszystko zna. No takie Wam podam pro, bardzo proste przykłady. Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera dokoła nie, Jego nieprzyjaciół. Bo drodzy, ja już kilkakrotnie w życiu miałem takie doświadczenie, że kiedy naprawdę przed Panem Bogiem stawałem z moimi grzechami, to On je naprawdę pochłaniał, jak ogień. Ci jego nieprzyjaciele to są grzechy we mnie, to są różne słabości we mnie. Kiedy ja sam, jakby próbuję z nimi walczyć, albo kiedy ja sam decyduję, ok, nic z tym nie zrobię, chcę właśnie tak, to oczywiście nie doświadczam tego. Ale kiedy staję przed nim naprawdę, kiedy rzeczywiście swoje grzechy mu przedstawiam przed jego oblicze, to tam po prostu ogień jest z tego obliczenia. raz miałem takie doświadczenie, że Pan Bóg wypala coś we mnie. I naprawdę nie chodzi mi o żadne fizyczne doświadczenie ognia, tylko takie doświadczenie, że on unicestwia mój grzech, że miałem pragnienia, miałem tęsknoty pożądania jakieś chęci na różnego rodzaju grzechy, na różnego rodzaju zło, na różnego rodzaju moje wybory, które wydawały mi się prześwietne, a tak naprawdę nie były takie. I Pan Bóg po prostu, jeżeli tylko przed nim stawałem z nimi. Pochłaniał te rzeczy, po prostu je pożerał swoim ogniem. Góry topnieją jak wosk przed nim. Różnego rodzaju przeciwności, wielkie czasem góry przeciwności, sprawy, przed którymi stoję i mówię: no nie dam rady, nie zrobię, nie, nie pociągnę, nie osiągnę tego, nie jestem taki mocny, no nie umiem. I to topniało, kiedy z nim byłem. Kochani, te wszystkie rzeczy, kiedy muszą się wstydzić, wszyscy, którzy czą posągi. No, ile razy ja się zawstydziłem, patrząc na to, z czego sobie zrobiłem Boga, jakby czemu ja oddaję wręcz Boską cześć, a nie Panu Bogu. I tak, kochani, można by ze wszystkim w tym psalmie. Ja mam takie doświadczenie, że bardzo, ale to bardzo wiele z tych rzeczy. To są, to są moje doświadczenia, jakby Pana Boga objawiającego się w moim życiu. Tylko trzeba mieć takie duchowe oko i trzeba mieć pragnienie, żeby z nim być. Kochani, spróbujcie dzisiaj usiąść z tą pierwszą częścią tego psalmu i jakby pomyślcie, czy w tych opisach, czy w tych różnych słowach, takich właśnie może zdumiewających, spektakularnych zjawiskach nadprzyrodzonych, czy to nie ma jakiejś waszej historii, jakiegoś waszego opowiedzenia o tym, co to się dzieje w waszym życiu? Bo ja mam wrażenie, że to o mnie. Teś panie wywyższony ponad całą Ziemię i niezmiernie wzniosły wśród wszystkich Bogów. Miewają takie momenty. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo jest jakoś ich tam coraz więcej. Kiedy Pan Bóg naprawdę zaczyna królować w moim życiu i on jest wywyższony we mnie ponad wszystko, kiedy mu oddaję cześć, kiedy naprawdę jestem blisko niego i, i uwielbiam go i, i on się jakby staje naprawdę najpotężniejszym na ziemi, w sensie na tej mojej ziemi, na tym moim świecie mojego serca. I tak dalej i tak dalej. Myślę, że bardzo warto w takim kluczu ten psalm przeczytać. Jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, to jedno zdanie. Ono mnie zawsze bardzo, bardzo dotyka. Ono się pojawia nie tylko tutaj w tym Psalmie, ale jest też w wielu miejscach w Biblii, u różnych proroków, ale też w całej takiej duchowości Kościoła u Świętych. Obłok i ciemność wokoło niego. Tylko nie mogłoby się wydawać, że jak do Pana Boga się zbliża, to człowiek coraz więcej wie, coraz więcej widzi, coraz więcej rozumie. I na pewnym poziomie to jest prawda. Rzeczywiście, kiedy się do Pana Boga zbliżamy. Kiedy jesteśmy mu coraz wierniejsi, to rzeczywiście potrafimy dużo łatwiej niż wcześniej rozpoznawać zło i dobro, potrafimy rozumieć różne prawdy o Panu Bogu. To prawda. Ale jednocześnie jest takie coś, że kiedy się człowiek do niego naprawdę zbliża, to też zaczyna tak naprawdę coraz mniej rozumieć. Może rozumiemy coraz więcej z tej rzeczywistości takiej ziemskiej, z rzeczywistości naszych właśnie grzechów i, i, i dobra w nas, ale jeżeli chodzi o Pana Boga, jeżeli chodzi o jego naturę, to im bliżej niego, tym ciemniej. Im bliżej Niego, tym większy obłok. Bardzo pięknie o tym kiedyś pisał, dlatego wam o tym mówię, bo to zdanie mi się przypomniało, święty Jan od krzyża. On mówił tak, że Pan Bóg jest tak słońce, w sensie jest tak jasny i tak gorący i tak ciepły i tak wybuchowy, w sensie tak niezwykły jak słońce. I kiedy się człowiek do Niego zbliża, to robi się coraz cieplej, to prawda, Człowiek odczuwa coraz bardziej tą Bożą obecność, jakby jest coraz bardziej przekonany o tym, że to Pan Bóg, bo to gorąco staje się po prostu coraz wyraźniejsze, coraz mocniejsze, coraz cieplejsze, ale jednocześnie coraz mniej widzi. Dlaczego? Dlatego, że jak jesteś bliżej światła, to ono cię oślepia. Zobaczcie, to jest tak jak z żarówką. Jak patrzysz na żarówkę z dosyć dużej odległości, to ona cię nie oślepia, to po prostu ją widzisz, tą żarówkę. Ale spróbuj stanąć 10 cm przed żarówką i patrzeć bezpośrednio w nią to przestaniesz widzieć w pewnym momencie, tak? Cię uślepi to światło. I z Panem Bogiem jest podobnie, tak mówił on od krzyża, że jak się do Niego zbliżamy, to czujemy coraz bardziej, jesteśmy coraz bardziej przekonani, no bo to ciepło jest coraz większe, ale coraz mniej widzimy, jakby coraz mniej pojmujemy, coraz mniej rozumiemy, jest coraz większa ciemność, mimo że jesteśmy w coraz większej jasności. To jest taki paradoks. Jesteś w coraz większej jasności, bo jesteś już prawie w samym centrum tej jasności i właśnie tam jest największa ciemność, bo ona jest tak jasna, ta jasność, że cię po prostu oślepia. I też jak mówi Jan od krzyża, jeżeli się za bardzo zbliżysz, to cię to spali. I tu jest znowu, kochani, ten ogień, który idzie przed jego obliczem. Tylko to nie jest oczywiście spalenie negatywne, po prostu on wypali w tobie wszystko, tak że już zostanie tylko, tylko jego cząstka, tylko to, co on naprawdę w tobie stworzył, to, kim ty naprawdę jesteś. Kochani, takie mam dzisiaj myśli o tym psalmie. Proszę posiedźcie z nim trochę i w takim kluczu sobie o nim pomyślcie, bo on jest jakimś bardzo pięknym, jakby opisem, właśnie odcisków palca pana Boga. Że może szukamy ich właśnie w taki prosty sposób, jak w tym psalmie, taki dosłowny, a, a Pan Bóg jest jakby trochę schowany i trzeba te jego kroki zobaczyć, trzeba te jego sposoby działania widzieć. I one są opisane takimi obrazami, ale one są jakoś bardzo piękne w tym. Myślę, że tyle niech wystarczy. Pomódmy się na koniec, oczywiście. Nasz Dobry Ojcze, daj nam łaskę ciągłego do Ciebie się zbliżania, daj nam łaskę widzenia Twoich śladów i Twoich kroków. Spraw, żeby nasze wewnętrzne zmysły, nasza dusza, nasze serce, żebyśmy się wyczulili na Twoje przychodzenie, na Twoje ścieżki, żebyśmy widzieli, gdzie Ty idziesz, gdzie chcesz do nas przychodzić, żebyśmy potrafili zobaczyć te Twoje ścieżki i działania. Daj nam takie światłe oczy serca. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, tyle na dzisiaj. Dajcie swoje czoła do błogosławieństwa. Niech cię strzeże i błogosławi i umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpicie dobrze, do usłyszenia mam nadzieję za tydzień. Dziękuję Wam za dzisiaj. Z Bogiem.